kochani, dzień dobry, mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Kolejny haul lumpowy mierzymy. Zapraszam do oglądania. Dobrze, kochani, to tak. Na początek wszystkie te ciuszki, które kupiłam, były za 3,50 za sztukę. Tutaj team tego całego haulu to jest wiosenny, przejściowy i taki letni. Kilka mam rzeczy takich przejściowych, a tak to wszystko letnie. I dobra. Pierwsza rzecz. Poncho. Na jedno ramię poncho, takie powiedziałabym, one nie jest super ciepłe, ale jest takie właśnie fajne. Fioletowe, fioletowo-szare. Takie przechodzące z bonity. Przepiękne. Jestem bardzo zadowolona. I ja zawsze w ogóle lubiłam poncha, bo do sukienki, do krótkiego rękawu, do długich spodni zawsze ono będzie w porządku. Więc pomyślałam sobie, co mi tato, biorę takie poncho, one super malutko miejsca zajmuje, wkładam je do torebki i już wszystko mam. Kolejna rzecz, w ogóle się strasznie, strasznie zdziwiłam, bo znalazłam spodnie lniane, ale najlepsze jest to, że one są grube. Bo ja mam jedne lniane spodnie, jak ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to wie jakie. Bo bardzo, bardzo fajne z takimi kieszeniami po bokach, ale są bardzo cienkie. Bo na przykład jak mamy czarną bieliznę, to widać, jak mam białą, to też widać, ale nie tak mocno. A one są grube, widzicie, one nie są prześwitujące, nic nie prześwituje. I są jeszcze do tego z wysokim stanem. Tutaj z tyłu jest troszeczkę nawet gumki, co jest bardzo dobre dla mnie przynajmniej. I one są szerokie, czyli takie nieprzylegające, szeroka nogaweczka, tytyryty. No, te takie szare. I one są z ASOS. ASOS? ASOS Design Petit. To jest Petit? A na moje nogi jest nawet dobre. One, to prawda, one są troszeczkę takie przykrótkie, ale ja bym powiedziała, że ja nawet preferuję takie spodnie, tym bardziej latem, żeby było troszeczkę przewiewu. Jestem bardzo zadowolona. Dobra. Na początek chyba wam pokażę takie rzeczy grubsze, a potem już te letniejsze. Z tych rzeczy grubszych mam tylko dwie, więc spokojnie. I tak, pierwsza rzecz to jest taka, bym powiedziała, w stylu lat 80. Coś takiego, w stylu lat 80. bluza z napisem Jamajka. Freeport, czyli jakiś port Jamajka, co nie? I spójrzcie, jak to fajnie wygląda. Taka biała, oversize'owa bluza z rysunkiem właśnie Jamajki. I też mi się, powiem wam szczerze, podoba w niej to, że jest troszeczkę jakby otwór na głowę inny, bo on jest jakby taki prosty, widzicie? On jest troszeczkę inny i jakoś mi się skojarzył z takim... takimi zdjęciami starymi, na przykład jak modelki chodziły właśnie w takich oversize'owych bluzach czy swetrach, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. Ja bym ją po prostu ubrała tak naprawdę do wszystkiego. Spodnie, spódnica, jest zarąbista. O kurde, nie zauważyłam, to są dwie kropki. Mam nadzieję, że to się wypierze. To wygląda chyba jak po jakimś alko? Chyba tak. Spójrzcie, nie zwróciłam uwagi, takie żółte kropeczki. Wywalone, to jest i tak na samym dole. Czekajcie, wolę sprawdzić jeszcze, czy na pewno to są tylko te dwie krople. Tak, tylko te dwie. Okej. Boże, ja też kurde przesadzam. Spokojnie, to tylko za 3 złote było. Kolejny sweter, to jest w ogóle hit, powiem wam szczerze. Bo jak ja weszłam, to po prostu był na samym początku. Mi się wydaje, że to była taka akcja, że ktoś przymierzył i po prostu na niego nie pasowało, więc nie wziął. Ja po prostu byłam jako druga, że zauważyłam. Spójrzcie. Typowy w stylu sweter, taki tenisowy. Off-white. Z takim właśnie trójkątnym wejściem, czerwono-czarne. Zdobienia przy każdym otworze, czyli przy dole, przy końcu rękawów. Rękawy są też takie z mocniejszą gumką, no, żeby po prostu mniejsze, żeby nie spadał, nie podwijał się. No ja jestem szokowana. Zarąbisty ten sweterek. On mi się kojarzy tak, nie wiem, z tenisem, żeby na przykład tak go ubrać.
Ale ja bardzo mi się spodobał, bardzo się dziwiłam. Zarąbałam od razu. Okej, okay, teraz. Teraz w ogóle moja ulubiona bluzeczka, jaką mam. Ona jest oczywiście, jakbyście nie zauważyli, to ja bardzo lubię rzeczy z kołnierzami. Ona jest z marki Tom Taylor Polo Team. Taka przezarąbista polóweczka z kołnierzem. Biała. Jeszcze jest z tyłu taki jakiś napis przyszywany. Ja sobie pomyślałam, kurde, lato, wiosna, tak naprawdę zawsze, bo jakbym chciała potem ją w czasie na przykład jesieni zakładać, też bym mogła, tylko musiała coś nałożyć, ale ja uwielbiam takie jasne kolory, tym bardziej jakieś ciepło, bo one zarąbiście wyglądają. No i patrzcie, spodenki krótkie, spódniczka nawet też fajna była. Ja muszę sobie w ogóle kupić, i to jest numer jeden na mojej liście, żeby znaleźć w lumpach tenisową spódniczkę, czyli taką spódniczkę, że wygląda jak spódniczka, ale jeszcze na dole ma spodenki, albo właśnie shorto spódniczkę. Kurde, kiedyś zawsze coś takiego mieliśmy, teraz jakoś nie mogę tego znaleźć, tym bardziej w lumpie. No, ale to jest numer jeden dla mnie, muszę znaleźć taką właśnie shorto spódniczkę. No, tutaj jest taka zarąbista, nie wiem czemu tego ludzie nie biorą, serio. Tutaj jest koszula na poważnie, ale ta koszula jest taka letnia, jest taka jakby rozciągliwa, strasznie cienka, więc wydaje mi się, że na wiosnę, lato ekstra. Ona jest z marki Esprit? Ja zawsze myślałam, że to jest Esport. Zawsze myślałam, że to Esport, nie wiem czemu. I ona jest taka przylegająca i po prostu kwiatki dookoła. A, i jeszcze są zarąbiste guziczki w ogóle, bo tu są dwa różne guziczki przy rękawach. I inne guziczki przy... a nie, takie same. Przy zapięciu. Takie dwa kwiatuszki. Pomyślałam sobie, czy nawet bym chciała gdzieś iść na jakieś, nie wiem, do pracy, czy na jakieś spotkanko, to taka koszula by fajnie wyglądała. Tak naprawdę wszystko jedno z czym. Czy ze spódniczką, czy ze spodniami. Ja też bardzo lubię pudrowe kolory. Tak jak widać, ja lubię bardzo biały i pudrowe kolory. I tak naprawdę to wszystko. Czarny też może być, ale jakoś teraz wszyscy w tych czarnych ciuchach chodzą, to ja też, to ja nie chcę. Okej. Okay. To też, kolejna polówka, tylko ta polówka jest troszeczkę inna. Ona jest bardziej przylegająca. Ta biała jest taka bardziej luźna, bo ona jest z bawełny, co nie? A ona jest taka mocno przylegająca, taka jasno niebieska, pudrowa z marki La Martina? Coś takiego. Bardzo mi się podobają guziczki i w ogóle zdobienie tych guziczków, bo z taką białą niteczką zdobione. I tam jest w ogóle też jeden inny guzik. Ja na początek myślałam, że coś jest nie tak, ale wydaje mi się, że to chyba tak ma być. No nie wiem. I tutaj jeszcze jest oczywiście ten ich znaczek koni na srebro. Coś tu jeszcze jest takiego? Oczywiście tutaj boczki. Jeden większy, drugi mniejszy, to jest chyba to wszystko w tej bluzeczce. Mi się bardzo, bardzo ona podoba, bo jest przylegająca. Powiem wam szczerze, ja bardzo lubię, widzicie? Ja bardzo lubię przylegające rzeczy. Ja się najbardziej komfortowo w nich czuję, no bo wtedy jest łatwiej, nie wiem. Mi jest o wiele bardziej wygodnie w przylegających niż nieprzylegających ciuchach. Sobie zobaczyłam, weszłam szybko, kolorki niebieskie, psz, leży. Przymierzyłam, zarąbiste. Sorki, kamera mi się wyłączyła, ale jeszcze ostatnia rzecz już, to jest bezrękawnik. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tych bezrękawnikach. Mi się bardzo podobał, bo wiecie, on jest taki beżowy, szary, a ja właśnie jak wtedy go kupowałam, to miałam szarą, długą bluzkę na sobie i jak ją założyłam, jak bezrękawnik założyłam na tą bluzkę, to bardzo mi się to spodobało. Ja bardzo lubię takie bezrękawniki, tak samo takie samo wycięcie. Widziałam teraz, że one są modne, żeby nosić je po prostu same, czyli bez podstawowej bluzki. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ja tak nigdy nie próbowałam. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tym trendzie. On jest tak samo z Esprit, czyli z tej marki, co... była ta różowa bluzka, ta różowa koszula. To z tej samej, z tej samej serii w ogóle. Widzicie, tutaj i tak samo na samym dole jest taki malutki
znaczek. Bardzo mi się podoba, ja lubię takie kolorki. Wszędzie, typowo na taki sezon, perfekcyjnie. Kochani, to jest wszystko. Mam nadzieję, że mój holum, powiem wam, się podobał. Jeśli tak, zostaw lajka, zasubskrybuj, jeśli tylko chcesz. Zostań ze mną na dłużej, do zobaczenia za tydzień. Miłego dzionka, weekendu, kawki, herbaty, pracy lub nie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! To jest moja ulubiona zdobycz z tego lumpobrania.